Spektakl powstał w ramach konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury Klasyka Żywa, realizowanego z okazji 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Nie będzie to jednak obraz z lektury, który utkwił nam w głowie z lat szkolnych, ale podróż do wnętrza głowy panny młodej, która wchodzi na drogę, z której nie ma odwrotu. Po to żeśmy zrobili tytuł z podtytułem, żeby już zasugerować, że jeżeli mają ochotę się Państwo spotkać z nami w Teatrze Dramatycznym imienia Szaniawskiego w Wałbrzychu, to nie pokażemy Państwu lekturowego wystawienia słowackiego, tylko takie wystawienie, które igra z samym Słowackim i posługuje się nie tylko tekstem balladyny, ale też wplatamy w tekst balladyny inne teksty słowackiego. Autorem spektaklu jest znany i ceniony reżyser Wojciech Faruga, który na wałbrzyskiej scenie zadebiutował przy realizacji spektaklu Betlejem Polskie. Podejmuje taką grę z mitami i motywami balladyny, które tak naprawdę znamy wszyscy, bo myślę, że niewiele jest w polskiej kulturze tekstów, które tak mocno odcisnęły się w zbiorowej wyobraźni, bo tak naprawdę o balladynie wiemy wszyscy, że maliny, że siostry, że zbrodnia, że krwawa plama, goplana i grabiec. Takie motywy znają wszyscy, a my tak naprawdę żonglujemy tymi motywami i gramy z nimi i bawimy się nimi, więc wydaje mi się, że z jednej strony są jakby ten spektakl dzięki pięknej scenografii Agaty Skwarczyńskiej jest bardzo, będzie wizualnie bardzo atrakcyjny. W rolę tytułowej balladyny wcieli się wałbrzyska aktorka Mirosława Żak. Rolę pustelnika gościnnie zgodziła się zagrać aktorka filmowa i teatralna Beata Bandurska. Jak sam reżyser przyznaje, wybór aktorów nie był przypadkowy. Z Mirką pracowaliśmy przy Betlejem i tak naprawdę kiedy powstała decyzja, została podjęta decyzja o tym, że będziemy robić balladynę, jakby jakoś dość automatycznie było wiadomo, że to jest rola dla Mirki. No i tak ta decyzja jakby została podjęta rok temu i teraz tak naprawdę każda próba i każdy dzień upewniają mnie w tym, że to była wspaniała decyzja. Premiera balladyny zaplanowana została na 27 lutego na godzinę 19 na dużej scenie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Popremierowy spektakl będzie można obejrzeć już następnego dnia. Spektakl przeznaczony jest dla widzów powyżej 16 roku życia.